heroina XXI wieku. To Facebook człowieku. Ta. To Facebook człowieku. A, albo robocie. Już nie wiem sam. Czasami z nudów wchodzę na fejsa, przeglądam posty, patrzę na zdjęcia, tyle w nich szczęścia. Znam te zaklęcia jak z brzydkiej dziewczyny, robi się piękna z 10 fotek, wybrana jedna, pozór do tego portalu domena. Mądro mu daje tu ta, co jest tempa, ściema za ściemą, nie zwalnia tempa. Ogólny przełom cywilizacji, gdzie czat się stał formą komunikacji. Podpięte dusze są pod komputer, który serwuje im więcej atrakcji. Witamy w świecie inwigilacji, pustych i próżnych ludzkich relacji, gdzie gołym okiem widać emocje, Facebook się stał tego tematu ojcem. Każdy ma wgląd w każdego życie. Ja wrzucę post, wy ocenicie. Napiszcie wprost pod to, co myślicie. Przy tym być szczerym, nie zapomnijcie. Co tu słyszycie, dzielcie przez sarkazm. Wciąż irytuje mnie o lajki walka. Facebook magiczny jest jak pentagram. On na niektórych działa niczym Viagra. Co, jak i gdzie, w jakim jesteś miejscu? Na te pytania odpowiedzi Facebook. Wpadliśmy w sieć, w cyberprzestrzeni. Staliśmy się uzależnieni. Co, jak i gdzie, w jakim jesteś miejscu? Na te pytania odpowiedzi Facebook. Wpadliśmy w sieć, w cyberprzestrzeni. Staliśmy się uzależnieni. Kiedyś tego nie mieliśmy, bo za dzieciaka ganialiśmy, po podwórku mieliśmy zajęcie. Teraz tego nie ma, jak dzieciaków na podwórkach, bo udostępniają zdjęcie. Na fejsie tracą chwile pewne, czas mija, wiem, że nie wróci to, co piękne. Obudź się, życie toczy się naprawdę. Złap tlen, wyłącz net, FB, ryje web. Udostępniasz post o motywacji, masz ją tylko do robienia fotek. Telefon w ręku, a pod dupą fotel. I mówisz, jaki w tym problem? No jaki? No w sumie to chore, jak człowiek na siłę robi z siebie kalekę. Chyba w sumie, siedząc przed kompem pod fałszywym nikiem, udawał kobietę. Wiele historii lubi się powtarzać, pisał mu kotku, kochanie. Snapchat, wyślij mi fotkę, wyślę ci fotkę, tylko dawaj teraz, bo jestem sama. Byłby w szoku jak Marysia zdrowo, gdyby wiedział, że to facet. Łatwo jest pisać i nie trudniej mówić. Mordo, nie daj się wciągnąć. Co, jak i gdzie, w jakim jesteś miejscu? Na te pytania odpowiedzi Facebook. Wpadliśmy w sieć, w cyberprzestrzeni. Staliśmy się uzależnieni. Co, jak i gdzie, w jakim jesteś miejscu? Na te pytania odpowiedzi Facebook. Wpadliśmy w sieć, w cyberprzestrzeni. Staliśmy się uzależnieni. Nie zdąży jeszcze wstać z wyraz. Pękniętym ekranem wyjmuje iPhone'a z case'a. Paraliż nad wyraz, czuję obowiązek wejścia na face'a. Nowe zaproszenia przyjmie, chuj w to, że nawet tych osób nie zna. A jak po kolędzie przyjdzie, to nigdy nie wpuści księdza. Ze śniadania relacje, dzieci przy stole, obiady, kolacje. Córka jest chora, jaka jest pogoda. I jeszcze coś doda, bo całą prywatność wrzuca na walla. By lajki zgarnąć jak zwykły małolat. W życiu nie ma fory, to siedzi na forach, tak scrolluje, życie jest uzależniona. Ćwa to codziennie, dla niej Facebook to towar. Zmniejsza się IQ, bo ważne, ile jest lajków i kto skomentował. Jakoś w maju spotkałem ją w klubie, łączyła nas kiedyś nauka. Niezręcznie mi było zapytać, co u niej, bo wszystko już chyba wiedziałem z Facebooka.